kochani, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym daily vlogu. W końcu postanowiłam takiego nagrać. Powiem Wam, że zabierałam się za to chyba z 2 tygodnie, jak nie więcej. I za każdym razem miałam coś innego do roboty. Ale z racji tego, że kończy mi się 17 tydzień ciąży i muszę koniecznie nagrać swój brzuszek do filmu, to postanowiłam, że to będzie idealny dzień, żeby nagrać właśnie również daily vloga. Przyszła tutaj do mnie Wiki. Więc ja kończę się malować i do Was wracamy. Czekam, aż mi wyschną włosy i wczoraj piekłam chałkę, która wyszła przepyszna. I na drugie śniadanie właśnie zjem kawałeczek z niezdrową czekoladą i do tego robię herbatę. Okej, ukroiłam sobie tą chałkę. Chyba dam Wam przepis w opisie, jeśli będziecie mieli ochotę ją zrobić, a naprawdę Wam polecam, bo jest przepyszna herbatka. I słuchajcie, tak a propos, do dzisiaj mamy 1 kwietnia. 17 tydzień nagrany, zawsze będę ubierała się tak samo. Mam taki top czarny, czarne leggingsy. Pokażę Wam mój brzuszek w 17 tygodniu. Wygląda on tak, no jest spory. W tą stronę zawsze wydaje się jeszcze większy przez to, że świeci światło i mamy tutaj okno, więc no jak na 17 tydzień to myślę, że jest naprawdę duży. Się ubrałam, nagrałam to co chciałam, więc mam z głowy. I zobaczcie jakie, w sumie już jakiś czas temu balony zamówiłam do filmu. Mamy 2. I dużo z Was pyta mnie, czy to właśnie będzie chłopczyk czy dziewczynka. I niestety ja Wam nie mogę jeszcze odpowiedzieć na to pytanie, bo nasza dzidzia jest bardzo tajemnicza. No i nie do końca chce nam zdradzić swoją płeć. Lekarz coś tam mi już powiedział, ale na razie stwierdził, że jak ktoś będzie pytał, to najlepiej, żebym mówiła, że w brzuszku jest dziecko. Ale 14 mam już połówkowe USG i nagram Wam po tym 15, jakoś 16, 17 to już ostatecznie płeć naszego bubusia. A Wiki bawi się pieczątkami, za chwilę będę ją przebierała, czesała i pójdziemy posiedzieć trochę na balkon. I kochani, możecie mi pisać, co robicie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, kiedy trzeba siedzieć w domu, kiedy jest taka sytuacja, a nie inna niestety. Powiem Wam, że my posprzątaliśmy wszystkie szafy, dużo gotujemy, dużo rysujemy, malujemy z Wiktorią, więc rośnie mi mały Picasso. No i tak nam mija dzień za dniem. Niestety podwórka nie mamy, bo mieszkamy w bloku, ale dobrze, że mamy maleńki balkon. Co Ty masz? Błyszczyk. Wiktoria Cię wstała lewą nogą, ma... trochę zły humor, ale na chwilę uratuje nas błyszczyk. Ostatnio pokazywałam Wam na Instastory, jak bardzo lubi malować usta. A niestety pomadki ochronne wszystkie zjadła Lila. Co będziemy robiły? Co będziemy dzisiaj robiły? Może będziemy grały w kręgle? Nie, a układały puzzle? Tak. Tak? Lubisz układać puzzle? Nie. A co byś chciała robić? O, to tak wymalowałaś właśnie usta. Ty, o, moje. Ojej. No, bo to taki bardziej, kurczę, widoczny błyszczyk. Jak tato będzie na zakupach w Biedronce, to ci kupi pomadkę ochronną. Śliczności ty moje. Udało mi się nawet zrobić zdjęcie dzisiaj na Instagram. Niestety wszystkie moje zdjęcia ostatnio są robione w domu, no ale wiecie jak jest. Więc mamy nowe zdjęcie. Jeśli mnie jeszcze nie śledzicie, to zapraszam Was bardzo. Tutaj macie nazwę mojego Insta. You've got something on your mind. One thing that lights the fire deep inside me. Grzałam pierogi. Powiem Wam, że ja jakoś specjalnie głodna jeszcze nie jestem. Ale moja córeczka zgodniała, więc chcę jej towarzyszyć w obiadku.
I wczoraj robiłam pierogi z serem i z ziemniaczkami. Dobrze, już siadam i jem. Więc dzisiaj taki obiadek. Jest już godzina 16. Usiadłam sobie na chwilę, bo jeszcze wymyśliłam zupę ogórkową i gotowałam. Zrobiłam przed chwilą Wiktorii frytki. Mamy bardzo dobre ziemniaki na frytki, więc teraz korzystamy. I trochę odpoczywam, bo boli mnie strasznie noga. Mam nadzieję, że to nie będzie rwa kulszowa, tylko po prostu jakiś tam ucisk. I co? I leżę sobie. Chwilkę poleżę, później przyjdzie Daniel i będziemy spędzać resztę dnia razem. A jutro będzie druga część tego vloga. I pyszne domowe frytki. Ja bardzo lubię domowe, tak samo jak domową pizzę. Uważam, że są tysiące razy lepsze niż w restauracji. Cześć kochani, witam Was w drugim dniu tego vloga. Ja jeszcze w piżamie, ale już się pomalowałam. Powiem Wam, że ja ogólnie się nie maluję teraz. Ale do vloga muszę, bo lepiej się czuję sama ze sobą. Jestem jeszcze przed śniadaniem, ale piję wodę z cytryną taką ciepłą. I za chwilę będę myślała, na co mam ochotę do jedzenia. Więc zapraszam Was na drugi dzień tego vloga. I tak sobie przypomniałam, że fajnie by było pokazać Wam moje nowości, a mianowicie, słuchajcie, zamówiłam nowe magnesy na lodówkę, takie nasze typowo rodzinne, w różnych rozmiarach i kształtach, takie już kiedyś miałam. Teraz porozkładam i Wam lepiej je pokażę. Okej, i wszystkie zdjęcia rozłożyłam, żebyście mogli sobie zobaczyć, jakie wybrałam. Są naprawdę przepiękne i dzisiaj robimy metamorfozę drzwi, które najczęściej otwieram. Kto zgadnie, co to są za drzwi? Oczywiście drzwi od lodówki. Więc zrobimy sobie taką małą metamorfozę i powiesimy te wszystkie zdjęcia. I wyglądają one tak pięknie, że cieszę się, że będę miała teraz taką ładną lodówkę. Sypialni i chyba zabieram się za sprzątanie toaletki. Ja mam naprawdę minimum kosmetyków, jest ich bardzo mało, więc zajmie mi to dosłownie 10 minut. Wiktoria teraz słucha muzyki i tańczy sobie w pokoju, więc akurat mam czas, żeby to zrobić. I wiecie co? Chyba w kolejnym już vlogu pokażę Wam nasze pomysły na zabicie nudy z Wiktorią. Co robimy? Jak się bawimy? Co Wy na to? Możecie mi pisać w komentarzach. Ja bardzo chętnie pokażę Wam nasze patenty. Jakoś mało się dzisiaj do Was odzywam, ale dodałam zdjęcie na Instagram tych magnesów i myślę, że wyglądają super. Jest godzina 13:46 i wiecie, jakie ja mam dzisiaj plany? Mam w planach na kolację zrobić pyszną, domową pizzę, która zawsze wychodzi boska, naprawdę boska. Może w opisie dam Wam przepis, bo często też o nią pytacie, jak wrzucam Wam na Instagram, czy tam Instastory relacje, jak ją robię, albo zdjęcia. Więc chyba tak zrobię, że będziecie mieli w opisie szybki przepis i naprawdę bardzo dobry. No i co? I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, to dzisiaj zamierzam podciąć Wiktorii końcówki. Tak, będę sama jej obcinała włosy. Ona ma końce jeszcze te takie, wiecie, pierwsze włoski noworodkowe tak naprawdę, bo ona urodziła się z włosami i te włosy jej nie wypadły, nie wytarły się i strasznie się teraz plączą. Myślę, że jeśli troszeczkę je podetniemy, to będzie lepiej, więc chyba Wam to nagram. We're near the end, baby. No matter what we do, it keeps ticking away, ticking away. You are my summertime love in the faraway place.
I już po cięciu, jak widzicie, nie było ono jakieś drastyczne. Włoski wyglądają tak. Dosłownie same końce obcięłam. I miejmy nadzieję, że teraz nie będzie się tak źle ich czesało. Godziny 40 minut Daniel wraca z pracy, więc ja zrobię ciasto na pizzę. Tutaj macie przepis. Możecie sobie zapauzować. I z tego wychodzą dwie pizze. Ja piekę je w ponad 200 stopniach na samym dole i piekę tak ponad 10 minut. Czasami jest to 10 minut, czasami 15, a czasami nawet 20. To wszystko zależy od składników. Ojej, ale świeci słońce. Ja sobie włosy związałam, żeby nic w mojej pizzy nie wylądowało. I dzisiaj robię z połowy tych składników ciasto na jedną pizzę, bo tyle mam sera, że starczy mi akurat na jedną pizzę. I będziemy mieli taką pyszną, chciałabym powiedzieć, kolację. No, w sumie kolację. Ja tak trochę niewyjściowo wyglądam, ale zjedliśmy pizzę przed chwilą. Teraz oglądam wiadomości. Nie wiem, czy to dobry pomysł, bo za każdym razem, jak wieczorem naoglądam się, to później mi się śni. I będę powoli się z wami żegnała. Tutaj Wiktoria coś śpiewa, więc widzimy się już niebawem. Pa, pa!